Witam Was, Marek. Marek i szef internetu. Dzisiaj przedstawiam się w ten sposób, ponieważ ten vlog trafi na obydwa kanały. Za 5 dni mamy Wigilię Bożego Narodzenia. Dlatego chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć coś z czasów mojej młodości. Słuchajcie, ja, jak wiecie, wychowałem się w socjalizmie, wiele osób na ten socjalizm, wiele różnych psów wiesza. Częściowo słusznie, częściowo może nie. Natomiast jedno, tak z mojej perspektywy, z perspektywy mojego czasu, wydaje mi się, że w tamtych czasach było fantastyczne. Powiem Wam to właśnie wszystkie święta, a szczególnie święto Bożego Narodzenia. Był to okres, na który każdy z nas czekał. Mówię tutaj z perspektywy może dziecka, ponieważ trudno mi odpowiedzieć, jak na te święta czekali ludzie dorośli. Ja mówię z perspektywy dziecka. Słuchaj, czekaliśmy na to święto zawsze z wielu powodów. No po pierwsze, choinka. Słuchajcie, w tamtych czasach choinka w domu, w większości, no w 95% przypadków choinka naturalna. Najczęściej naprawdę potężnych rozmiarów. U mnie w mieszkaniu, mieszkałem w Krakowie, mieszkanie było bardzo wysokie, to była taka stara przedwojenna willa. Myślę, że wysokość tego mieszkania była dobrze około 4 metrów. Zawsze pamiętam, jak mój tata przynosił do domu potężną choinkę, którą trzeba było nawet troszeczkę obciąć, żeby ona zmieściła się w tej wysokości. Na tą choinkę, słuchajcie, oprócz tak zwanych bombek i różnego rodzaju girland, co najbardziej zabawne, bo najbardziej sympatyczne, to te wszystkie łańcuchy na tą choinkę robiliśmy osobiście. To była duża frajda. Mama kupowała papier kolorowy, to był taki papier, który był samoprzylepny. To się ciało skręcało w różne fantastyczne kształty, gra barw. Cała ta choinka była tymi girlandami ubrana. Do tego oczywiście w początkowym okresie, potem nastąpił trochę rozwój cywilizacyjny, ale w początkowym okresie zakładało się świeczki w takich specjalnych uchwytach. No, było to niezbyt bezpieczne, ta świeczka, ale starało się to tak jednak te świeczki ubrać, żeby, no, żeby nie było tego zagrożenia pożarowego. I powiem Wam, że taka świeczka na choince, taka autentyczna, naturalna, to jest coś rewelacyjnego. Tego się nie da już do niczego porównać. Dawała takie fantastyczne ciepło, jak się przygasiło światło w domu, to ciepło odchodzące się od tego, to promieniowanie od tych świeczek, słuchajcie, rewelacja. I co jeszcze było fantastycznego w tych czasach? U nas w domu była nasz czwórka. No ja miałem trochę pecha, byłem najmłodszy, i to chłopak i najmłodszy. I powiem Wam szczerze, to jest trochę przerąbane. Najmłodszy chłopak w domu, 3 starsze siostry, z czego jedna była starsza ode mnie, no, 8 lat. To jest naprawdę duża różnica, ale nie o tym dzisiaj mowa, bo to okres świąteczny. Więc słuchajcie, ta czwórka dzieciaków dostawała paczki. Paczki na Mikołaja, to się ładnie nazywało. Te paczki dostawaliśmy z zakładu pracy. I powiem Wam, to było kapitalne, bo myśmy dostawali je i z zakładu taty, i z zakładu mamy. To były lata 60. Podobne, jak to dzisiaj historycy mówią, wredne lata. Chciałbym, żeby dzisiaj dzieciaki dostawały z zakładów pracy takie paczki, jakie myśmy dostawali. To było, słuchajcie, każda paczka to było około 1,5 kg różnego rodzaju słodyczy. I te wszystkie słodycze myśmy przed Wigilią wiązali i wędrowały na choinkę. Także ta choinka pod ciężarem tych wszystkich słodyczy, te gałęzie normalnie prawie że zwisały w dół. Ktoś powie, a co to za atrakcja? Słuchajcie, to była atrakcja, ponieważ na co dzień tych słodyczy nie było, tak też
bardzo dużą. Nie było też takiej nędzy, o jakiej dzisiaj się opowiada. Natomiast wiadomo było, że no, nie było to aż tak bardzo dostępne jak dzisiaj. Więc największą frajdą, jaka była dla dzieciarni, to myśmy po prostu wykonali te cukierki. Brało, rozwijało się papierek, zjadało się cukierka, wkładało się do środka jakiś papierek i zawijało się cukierka. Także teoretycznie prawie do końca stycznia, bo tak mniej więcej rozbierało się choinki pod koniec stycznia, ona była obwisła tymi niby cukierkami, ale jak się do końca stycznia rozbierało, to okazywało się, że w większości wypadków były już to wiszące papierki. Po drugie, co jeszcze było fantastyczne w tych świętach? Znaczy, powiem wam tak. Przede wszystkim najfajniejsze w tym wszystkim było to, że było zero komercji w tym wszystkim. Święta przygotowywało się jako taką, można powiedzieć, ucztę rodzinną. To miało być spotkanie całej rodziny, to miało być to, że cała rodzina spotka się przy stole, najpierw wigilijnym, potem przy stole świątecznym. No i oczywiście pewien rodzaj obżarstwa. Wtedy to obżarstwo miało swoje uzasadnienie, bo no cóż, nie da się ukryć, że wiele, wiele tych rzeczy można było uświadczyć dopiero na święta, więc sprawiały to wspaniałą radość, widok pomarańcza, cytryny, chociaż cytryny to może nie, bo cytryny były dosyć dostępne, ale mówię wam, zero komercji, przez to ten urok świąteczny był rewelacyjny. I co jeszcze fajnego? No, była dla mnie jako dzieciaka ta perspektywa tak zwanych przerwy świątecznej. Ona trwała gdzieś około tygodnia czasu. No, nie trzeba było iść do szkoły. Rewelacja. Co jeszcze kapitalnego? Słuchajcie, przede wszystkim przygotowanie do świąt. Dzisiaj wszyscy są w totalnym biegu, pracują po 12, 13, 14 godzin. Te święta to są przygotowane na chybcika, dużo towarów jest zakupionych, nie zrobionych przez matkę czy ojca, ale zakupionych, półproduktów. To już, słuchajcie, to nie jest to, kiedy wasza mama 3, 4 czy 5 dni przed świętami zaczyna całe przygotowanie do tego. Słuchajcie, gotuje mak, mieli ten mak, potem uciera ten mak, zresztą pomagaliśmy jej tam. Słuchajcie, ubijanie białek na taką twardą, bitą śmietanę. I to oczekiwanie, słuchajcie, dzieciarni, kiedy mama da wam wylizać tą miskę z tymi wspaniałymi rzeczami. Zresztą mak w ten czas był tym prawdziwym makiem, pewno miał tam w sobie odrobinę tego opium czy jakichś innych narkotycznych spraw, ale to był ten rewelacyjny makowiec, którego zjadało się i sprawiał wspaniałe rozkosze dla podniebienia. Więc te przygotowania, to piecze makowców, serowców, te zapachy rozchodzące się po domu. No, to był klimat, który dzisiaj jest nie do powtórzenia. Więc myślę sobie, że jeżeli czegoś mi brak w tej chwili, to brak mi atmosfery prawdziwych świąt. Zero marketów, zero biegania za tymi prezentami, zero pokazywania tego, kto kupi lepszy, droższy prezent. Każdy prezent był dla nas wspaniały w tamtych czasach. Każdy prezent nas cieszył. To takie moje krótkie wspomnienie wigilijne. Taka moja prywatna opowieść wigilijna. I na koniec chcę wam powiedzieć. Słuchajcie, kochani. Myślę, że dla wielu, wielu z was rok, szczególnie tych osób, które już wykonują pracę zawodową, rok 2012 pewno nie był najlepszym okresem. Jest to okres trudny dla wielu, wielu osób tracących pracę, tracących swoje własne małe firmy. Dlatego też ja z okazji zbliżających się świąt chcę wam przede wszystkim życzyć tego, aby rok 2013
okazał się, mimo tych prognoz, jakie przed nami roznaczają i media, i politycy, aby rok ten 2013 był dla was lepszy, sympatyczniejszy, żeby wasze plany zawodowe i prywatne się spełniły. Życzę wam przede wszystkim tego, abyście mieli, odzyskali może, bo ja to obserwuję, że tego brakuje, żebyście odzyskali pogodę ducha, żebyście sobie zdali sprawę, że ta osoba, która was mija na ulicy, to jest wasz krajem i że możemy naprawdę, a przynajmniej powinniśmy spróbować odzyskać naszą wspólnotę narodową, ale tą wspólnotę bez durnych nacjonalizmów. Niech każdy, kto jest obok nas, będzie naszym przyjacielem. Nauczmy się z powrotem mówić sąsiadom, znajomym, dzień dobry. Nauczmy się uśmiechać do drugiej osoby. Pamiętajcie, że to politycy często chcą nas skłócić, bo narodem skłóconym łatwiej jest rządzić. Ja wam życzę uśmiechu, przede wszystkim uśmiechu, pozbycia się tych najważniejszych problemów życiowych i żeby rok 2013 był dla was rokiem optymizmu. To wam życzy Marek i to wam życzy szeryf internetu. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.